nieodłącznym elementem naszej działalności w sezonie turystycznym. Co roku organizujemy ich coraz więcej. W zeszłym roku było ich na przykład 15. Ten rok zapowiada się również dosyć bogato. Są to imprezy w różnym charakterze, począwszy od jarmarku, czy to jarmark bożonarodzeniowy, czy wielkanocny, czy tak jak ten folklorystyczny, czy parki ziemi sarockiej, czy pikniki charytatywne, giełdy staroci. Wszystko to tworzy niepowtarzalny klimat wokół naszego muzeum. Ale szczególnie cenimy sobie właśnie jarmark folklorystyczny. Można powiedzieć, to jest taka nasza główna impreza, impreza flagowa. Spotykamy się bowiem po raz 43. Impreza ma towarzyszy w zasadzie muzeum od samego początku jego powstania. A dzisiaj mogę powiedzieć, że spotkanie nasze jest niezwykle udane, bo zagrały wszystkie elementy. Najważniejszym z nich jest oczywiście piękna pogoda i to decyduje o powodzeniu wszystkich imprez. Oprócz tego myślę, że dosyć atrakcyjny program, a przede wszystkim dopisali sanoczanie, dopisali turyści, którzy tutaj przez parę godzin systematycznie chodzą i ten każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Jestem z koła gospodyń wsi Lalin. Jesteśmy corocznie zapraszani na ten jarmark folklorystyczny. Wprawdzie nie pamiętam, który to już raz, ale bardzo dobrze się tu czujemy. Pogoda zawsze, jak jest wyśmienita, to też i klimat, i wszystko inne dopisuje. Muzyka zawsze fajna. Ja jestem zresztą zwolenniczką folkloru, chociaż innymi też nie gardzę muzykami, ale takie imprezy powinny być często, niekoniecznie folklorystyczne, ale raczej kulturalne. Przez całe lato faktycznie każdy mógłby skorzystać, nie tylko akurat my, nie, bo powiem szczerze, że bierzemy udział w dość różnych imprezach, na przykład 11 chyba często będziemy kwestować na rzecz Fundacji Czas Nadziei i też, nie wiem, jeszcze ten miejsce nie jest ustalone, ale było też, odbywało się też tu i też było bardzo fajnie. Te pierogi razowe z prawdziwej mąki razowej, nieczyszczonej, mamy certyfikat, posiadamy certyfikat oczywiście, jako tradycyjny produkt regionalny, który jest jedynym na razie produktem w gminie Sanucka. W naszej kuchni wykonujemy różne rzeczy, wykonujemy rzeczy użytkowe i dekoracyjne, świeczniki, lampy, klatki kominkowe, dużo różnych rzeczy, w zasadzie tego, co się zamarzy. Mamy katery, mamy biżuterię, mamy blachy do kominek, robimy nawet takie przyjaciółki dla psów, na przykład z imieniem pupila, albo z rasą danego psa. Różne uchwyciki, gwoździki te super wyglądają na kubki. Różne świeczniki, mniejsze, większe. Myślę, że każdy może sobie coś wybrać, co przypadnie mu do gustu. Większość to jest naprawdę zrobione ręcznie, wykonane ręcznie z metalu. I ze stali, i z nosiągu, z miedzi, także wybór jest duży. Podziwiać, cieszyć się.